Witam fanów Blendera. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam technikę związaną z modelowaniem zbroi rycerza z wykorzystaniem topologii siatki postaci bazowej. Zainteresowanych tematem zapraszam do oglądania dalszej części filmu po krótkim intro. I właśnie, na okoliczność poradnika przygotowałem sobie taki układ zbroi przypisany do postaci. Popatrzmy. Zbroja dokładnie opina się na postaci. Modelując zbroję, wykorzystałem topologię siatki postaci bazowej. Jak sobie takiej sztuki dokonać? Tego wszystkiego dowiecie się z dzisiejszego poradnika. Ukryję postać rycerz zbroja i wyświetlę postać bazową. Zaznaczę postać. Tak, wejdę od razu do trybu edycji. Wybieram zaznaczanie poligonu. Zanim cokolwiek będę zaznaczał, na początek przypiszę nowy materiał, żeby Wam pokazać, jak taki materiał do obiektu kolejny się tworzy. Plus nowy, no i mam biały kolor. Teraz już mogę sobie zaznaczyć elementy wybrane. Ale żeby było widać kolor materiału, powinienem mieć aktywną opcję podgląd cieniowania, a więc podgląd tekstur. I teraz Shift-Alt i zaznaczę tą pętlę na ramieniu, Ctrl plus na klawiaturze numerycznej i zaznaczam taki segment. Teraz kolejna operacja. Shift-D. Duplikuję zaznaczone poligony. Poligony zostały zduplikowane i do tych poligonów na przykład przypiszę kolor biały. Biały nie wygląda najciekawiej. Mogę przypisać kolor inny. Ten. Teraz zastosuję kolejną operację. I. Staw nowe poligony. I tutaj mam wybraną opcję. Pierwszą, tą i zaznacz krawędzie na granicach grupy. Mam podkreśloną krawędź i wykonuję fazę względem głębokości. I tutaj wybieram wymiar 0,4. O 0,4 odsunąłem sobie tą niezaznaczoną powierzchnię od ciała postaci bazowej. X usuwam zaznaczone pętle poligonów. No i mam już jeden element zrobiony. Dodatkowo teraz za pamięci zaznaczam sobie te elementy X, usuwam te poligony. Mam takie rozcięcie. Chciałbym, żeby ten element był symetrycznie ustawiony, a więc L. Mogę go szybko wyselekcjonować względnie wybranej metody. I wchodzę teraz do zakładki Mesh. Symetryzacja względem osi. X plus do X minus. Super to wygląda. Teraz będę chciał wymodelować hełm, bo hełm chyba dość trudno będzie zrobić. A może i nie. Wybieram pętlę,
Tom. I Tom przełączam się na widok przezroczystości C i teraz sobie selekcjonuję tutaj te elementy hełmu. Ctrl plus, jeszcze dodam element. Wiecie co? Niech ten hełm tu trochę opada na szyję, a więc będzie jeszcze bardziej chronił postać. Dobrze. Duplikuję elementy, Shift D po staremu. Przypisuję materiał nowy, tak, do tych elementów zduplikowanych i teraz tu na 0, a tutaj tworzę fazę względem głębokości i od razu dodaję też wartość 0,4. X i usuwam face'y zaznaczone. Mam element. Teraz tak, na pewno sobie ukryję. Na ramiennik. H i postać. H. I będę pracował na samym hełmie. Hełm zduplikuję. Shift D. Zduplikowałem. Teraz hełm mogę normalnie przeskalować S o jakiś niewielki wymiar. Tak. I tutaj przypiszę kolor drugi do hełmu. Dobrze. Jak to wygląda? OK, ale mam dwa elementy. Przechodzę do trybu edycji, bo byłem w trybie obiektowym. Aha, tu powinienem przypisać ten kolor. O, teraz już jest OK. L, co niebieskie to ukryję. H, żeby nie przeszkadzało. I teraz wyselekcjonuję sobie, można powiedzieć, przyłbicę. C. Tak, pojadę. To też będzie do przybicy należało. I tutaj jeszcze dodatkowo z tyłu. Shift i odznaczam. A ten tutaj odznacza element. I tu dodam do zaznaczenia. O. Tak to sobie wyselekcjonowałem. Tu może jeszcze... usunę. I tu też. Teraz Ctrl i zaznaczam odwrotność X, usuwam te poligony. C. C i tutaj mam oko. I dodatkowo jeszcze będę zaznaczał. Te poligony, ten i ten. X i robię sobie tutaj takie wycięcia. O, tak to wygląda. Teraz Alt H, wyświetlam wszystko.
L to ukrywam. Teraz muszę w tym drugim hełmie wyciąć sobie odpowiednie detale. Ten element ukrywam. H. No i teraz tutaj C. Oczywiście w trybie przezroczystości zaznaczam sobie element. Tutaj tylko tyle zaznaczę. To jest taki trudny element, trzeba przestrzenie, jakby to widzieć wszystko. Żeby to w miarę dokładnie zrobić. X i usuwam te face'y. I teraz mam tutaj takie wycięcie. Alt H. Zobaczmy, jak ten układ przestrzenny już wygląda. A więc widzicie, mam hełm, mam zbroję. Fajnie tu się to zachodzi jedno na drugie. Ściśle dolega. Super jest. Nie jest to trudne. Teraz szybciutko jeszcze wykonam element osłony szyi. Ctrl plus. O, tak. Tam wjadę głębiej. Shift D. Duplikuję. I. Faza. I teraz tutaj to ustawiam tak, na wymiar, zero dwie setne, a więc jest poniżej X, usuwam zbędne poligony, teraz tak, L, selekcjonuję tylko ten obiekt, no i przypiszę materiał biały, który sobie stworzyłem. Właściwie to teraz on będzie szary. Taki. Przypisz. O. Przypisz, tak. I tu jeszcze może zrobię rzeczywiście ten kolor ciemniejszy. I teraz widzicie, że mam nowy element. Mogę mu tutaj dodać kolorystykę. Iść w jakimś kierunku. Tak, żeby wam pokazać, że to są trzy różne detale. I właśnie, jeżeli tak podejdziemy do tematu i precyzyjnie będziemy sobie planowali układ segmentów naszej zbroi, no to stworzymy taką postać, jak mnie się udało zbudować. I teraz właśnie wrócę do postaci rycerza. Wejdę do trybu edycji i co tutaj więcej mogę zrobić? Mam taki układ. Teraz mogę zaznaczyć wszystkie elementy kolorowe. A więc te grupy zaznaczę i te grupy. I teraz dodam tutaj, można powiedzieć, grubości do zbroi. A więc i znowuż wykorzystuję opcję, na przykład mogę tutaj ustawić ten parametr 0,1, spróbuję, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To tutaj się pojawiła taka mała faska,
W razie czego będę ją mógł wykorzystać na przykład do pokolorowania obiektu, dodania jakichś detali. I teraz jeszcze drugi element, robię głębię. I tu powiedzmy też dodam wartość 1/10, no więc to będzie bardziej plastycznie wyglądało wszystko. Jest OK. Nie zdejmuję tego zaznaczenia, teraz już wyświetlam cały obiekt. I co? I spróbuję dodać modyfikator do całości, modyfikator subdywizji. Modyfikator subdywizji, widzicie, wszystko pięknie powygładza. Może zdejmę widoczność trybu wirowego. No i teraz widzicie, jak to wszystko jest dokładnie spasowane. Bardziej chcemy spasować, dwa podziały dodaję. Bardziej szczegółowy detal wymodelował. Tak. I na koniec mała prezentacja. Wyświetlę siatkę. No i popatrzmy. Dziękuję za uwagę.